Dzień dobry i dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 18 maja, poniedziałek, po dosyć ciekawym i pełnym wydarzeń weekendzie. Byliśmy świadkami premiery kolejnego filmu Braci Sekielskich, poświęconego pladze pedofilii w Kościele i odpowiedzialności Kościoła jako instytucji, odpowiedzialności hierarchów i Kościoła jako instytucji za te zbrodnie, których dopuszczali się poszczególni księża. Byliśmy również świadkami zmiany kandydata Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej w wyborach na prezydenta. Cokolwiek rozumieć w dzisiejszych burzliwych czasach przez wybory prezydenckie, kandydat Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej uległ zmianie. Małgorzata Kidawa-Błońska wycofała się z wyścigu. W stawce pozostał, przepraszam, dołączył do stawki prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. I wreszcie byliśmy też świadkami burzliwego w przebiegu strajku przedsiębiorców. Dzisiaj w związku z tym z nami, Państwo wybaczą moje przedziwne zachowanie jako prowadzącego w tym studiu, ale równocześnie muszę realizować wizję. Naszym gościem w studiu jest pan Andrzej Woszczyński. Dzień dobry Państwu. Przedstawiciel jednej z wielu organizacji czy też grup, które w strajku przedsiębiorców uczestniczyły. A łączyć się będziemy przez internet z Jackiem Wiśniewskim, szefem KOD-u Mazowsze, z Wojciechem Kinasiewiczem, aktywistą obywateli RP i z panem mecenasem Michałem Magdziakiem, dzięki którego uprzejmości i wiedzy będziemy w stanie rozwikłać kilka zagadnień prawnych związanych z represjami policyjnymi, które dotykają demonstrujących w czasie pandemii. Zobaczmy może wprowadzający nas w dzisiejsze tematy krótki film. Wie pan, ja się na polityce za bardzo nie znam, bo handluję pietruszką od rana do wieczora, więc nie mam czasu. Myślę, że zostanie prezydent ten, który jest. Tak mi się wydaje. Nie? Wiem, że ksiądz tam jest. Chciałem pogadać. Dzień dobry Państwu. Piękny dzisiaj dzień, a przed nami wybory. Również prosimy policję, pozwólcie nam pracować. Słowa najważniejsze, takie jak równość, takie jak sprawiedliwość, takie jak godność, odzyskają swoje właściwe znaczenie. Bo ja po prostu wiem, że ludzi dobrej woli jest więcej. No więc tak, jak patrzę na te wydarzenia, to szczerze mówiąc mam spory kłopot z ich trafnym rozumieniem. Widzimy Wojtka Kinasiewicza na ekranie. Wojtek, mam nadzieję, że się słyszymy. Masz okazję przywitać się. Dzień dobry, dobry wieczór. Jak sądzisz, czy tym razem bracia Sekielscy będą również oskarżani jak poprzednio, po emisji poprzedniego filmu, o to, że to przez nich przegraliśmy wybory. Wtedy to były wybory europejskie. Teraz nadchodzą wybory, nie wiadomo, czy one mogą zasługiwać na tę nazwę prezydenckie, czy przegramy przez film Sekielskich. Jak sądzisz? No, takie głosy podobno się już zaczęły pojawiać, że to jest zły czas na emisję tego filmu. Trudno mi to prawdę powiedzieć. Znaczy, ja tego wydarzenia, które się zbliża i którego data jest w dalszym ciągu nieznana, nie traktuję jako wybory. To po pierwsze, więc trudno mówić o tym, czy będą wygrane, czy przegrane, skoro to nie będą wybory. Ja doprawdy w tej chwili trudno mi jest powiedzieć. Ten film już nie zrobił na pewno takiego wrażenia.
No, 4 miliony widzów. No bo... 4 miliony widzów go jednak obejrzało. A jakie zrobił wrażenie, to za chwilę próbkę tego usłyszymy. To prawda, natomiast już nie ma tego elementu świeżości i zaskoczenia. Wszyscy wyczekiwali na tę drugą część. Ja nie sądzę, żeby to było uznawane jako przyczyna jakiejkolwiek porażki, ale to jest moja w tej chwili opinia. Co się będzie działo, nie jestem w stanie przewidzieć. Ale jak oceniasz, czy takie filmy... Ja dzisiaj próbowałem o to pytać ludzi. Jak się chce zmienić w Polsce rzeczywistość, to co powinno się zrobić? Kręcić filmy, kandydować w wyborach, czy może strajkować na ulicach? Jak byś stawiał? Znaczy, no to... Tutaj nie ma chyba żadnej, nie można zbudować żadnej hierarchii. Potrzebne jest i robienie filmów, i startowanie w wyborach, i strajkowanie na ulicach. Każda z tych aktywności w inny sposób oddziałuje na rzeczywistość, w inny sposób oddziałuje na opinię publiczną. Wszelkie aktywności obywatelskie, bo ja rozumiem działalność braci Sekielskich w realizacji tych dwóch filmów raczej jako działalność obywatelską, a nie działalność komercyjną. Podobnie jak startowanie w wyborach często jest działalnością, zdarza się, że jest działalnością obywatelską, a nie komercyjną. Niestety z przewagą działalności komercyjnej oczywiście. Strajki uliczne. No to jest dobre pytanie, czy to w tym przypadku jest działalność komercyjna, czy działalność obywatelska. Ja myślę, że częściowo tak. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, niewątpliwie wszystkie te aktywności są niezbędne do tego, żeby zmieniać rzeczywistość. Jeśli można, obejrzyjmy teraz sądę. Wiem, że ksiądz tam jest. Chciałem pogadać. Nie oglądałam, natomiast no, trochę czytałam na ten temat. No nie, nie widziałam. To znaczy słyszałem tylko. Słyszałem tylko opinię, natomiast nie oglądałem. Nie widział pan jeszcze. Nie. Nie cały, ale coś tam widziałam. Tak, widziałam. Tak. Wstrząśnięta jestem po prostu, nie wiedziałam, że... To znaczy ja wiedziałam, że... Zawsze wiedziałam, że jakaś tam pedofilia w kościele jest, ponieważ to był taki temat, który się przekazywało z ust do ust, prawda? Ale nigdy oficjalnie nie mówiło się o tym. Natomiast to, co zobaczyłam, w ubiegłym roku już mnie wstrząsnęło, ale proszę pana, w tym roku jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej mnie wstrząsnęła ta historia tych braci. No problem jest na pewno wielki. No wszystko zależy, jak właśnie Kościół zareaguje na to wszystko. Mhm. Tym bardziej mnie to boli, że jestem wierzącym człowiekiem i chciałbym, żeby to zostało jakoś rozwiązane. Jestem wściekła, powiem panu, jestem wściekła. Ale jestem na braci Sekielskich czy na sytuację? Na sytuację, że się nikt tym nie zajmuje od lat. Mhm. Od lat. Czy pani zdaniem tego typu film jest w stanie cokolwiek zmienić? No coś próbują. W ubiegłym roku był jeden film, teraz jest drugi, może coś pomoże. Mnie się wydaje, że tak. Już, proszę pana, już mentalność ludzi zmieniło. Ja wyjeżdżam na Mazury, tam wakacje spędzam i przypominam sobie, co ludzie, ci ze wsi, którzy mają tylko tego proboszcza, prawda, który jest guru takim, zresztą ja jestem też bardzo wierzącą osobą, muszę tutaj zaznaczyć, to dla nich to, co ksiądz powiedział, to było święte i słyszało się, że tam coś, no ksiądz tam coś robił, ale to nie można o tym mówić. Natomiast już w ubiegłym roku, po tym pierwszym filmie, już ludzie inaczej mówili. Nie wiem, co teraz będzie, bo na pewno jest oglądalny ten film, dlatego że już w tej chwili 4 miliony chyba ma oglądalności, więc zmienia, bardzo zmienia. Rzeczy, o których się nie mówi, na pewno zostaną przemilczane, a te być może ktoś będzie usiłował przemilczeć, ale no, do większości ludzi
dotarła informacja, że jest taki problem, a ci, którzy tego doświadczyli, no mogą mieć nadzieję, że coś się zmieni. Kiedyś była cisza, teraz. I cieszę się, że się wreszcie ktoś zajął tym i nagłaśnia tą sprawę. Wie pan, ja mam taką nadzieję, że zmienią na dobry. A czy mogą? Trudno powiedzieć teraz. W tych czasach ciężko będzie. Proszę pana, moje zdanie jest takie. To minęły te czasy, kiedy w Polsce był analfabetyzm. Ludzie młodzi wyjeżdżają za granicę i przeglądają na oczy, jak to wszystko wygląda. To, co się dzieje, takie filmy jak te, to tylko tyle, że bardziej to wyjaśniają to, co się tam dzieje. To po prostu nie ma kary na nie. Myślę, że poruszy sumienia wielu ludzi. Ale przede wszystkim hierarchów Kościoła, bo rozumiem, że to hierarchowie blokują to wszystko, także... Oni się dorabiali na niewiedzy innych ludzi. No weźmy film Faraona. Prawda? To jest najlepszy przykład. Tylko trzeba to wyciągać z tego wnioski. No najpierw to najważniejsze jest wybranie prezydenta, żebyśmy mieli cokolwiek do powiedzenia, bo żaden film nie powstanie i żadnego innego problemu szybko nie rozwiążemy, jeśli nie będzie tutaj w państwie decydował ktoś mądry. Najważniejsze no to jest zmiana prezydenta. Wybór przede wszystkim prezydenta, o to jest ważne. No wybory prezydenckie są bardzo ważne. To jest w tej chwili najważniejsza sprawa, no bo jednak... Takie problemy jak porusza pan Sekielski, no muszą teraz zejść na drugi plan, bo najważniejsza gospodarka, ale no też to są rzeczy istotne, żeby w dobie rozwoju, jaki będzie musiał nastąpić, czy podnoszenia się gospodarki, tego typu problemy nie zostawały zamiatane pod dywan. Bo ja po prostu wiem, że ludzi dobrej woli jest więcej. No tak, więc widzieliśmy, że film wstrząsał, poruszał. Natomiast oczywiście bardzo dobrze wiemy, że najważniejszym problemem w kraju są wybory prezydenckie. Chociaż ponieważ jesteśmy przyzwoici, to nie chcielibyśmy, żeby cierpienie dzieci krzywdzonych w tym ohydnym procederze było spychane pod dywan. Ale chciałbym, żebyśmy przeszli do wyborów prezydenckich i chciałbym Jacka Wiśniewskiego zapytać, co sądzi, tak? Co się mówi w kodzie na temat wyborów prezydenckich i obywatelskich powinności w trakcie tych wyborów. Byłeś jednym z tych, którzy do nas dołączyli w takiej akcji, którą proponowaliśmy na to głosowanie 10 maja, ona nie była powszechnie akceptowana w kadowskim środowisku, jak sądzę również, no ale próbowałeś dołączyć do tego, co było bardzo taką radykalną i stanowczą formą bojkotu tych wyborów oraz próby postawienia przed sądem kwestii legalności tego głosowania. Jak sądzisz, jak powinny się teraz zachować ruchy obywatelskie? Czy w KODzie rozmawia się na przykład o tym, żeby kandydat opozycji na prezydenta był jeden zamiast wielu? Czy od niego powinniśmy czegoś oczekiwać? Jakbyś w ogóle może skomentował te zmiany kandydatów Koalicji Obywatelskiej? To zacznę tak. Generalnie to jest trudny, że tak się wyrażę, trudną stroną do dyskusji na temat wyborów prezydenckich, dlatego że pierwsza rzecz, która myślę, że mnie odróżnia od bardzo wielu ludzi, którzy dyskutują na temat wyborów prezydenckich, to jest to, że doskonale znam, jakie są uprawnienia prezydenta i co tak naprawdę prezydent może zrobić. I tu naprawdę bardzo śmieszyły mnie te książeczki, które opisywały programy prezydenckie, co który z tych kandydatów nie zrobi, bo wystarczy tylko skonfrontować te książeczki z tym, co jest wpisane w Konstytucji i jakie uprawnienia ma prezydent i bardzo szybko można zweryfikować. Prezydent powinien być osobą przede wszystkim rzetelną, porządną i taką, która budzi jak największe zaufanie społeczne. Do tego, żeby prezydent taki był, są wymagane wybory, które są wyborami prawdziwymi, nieoszukanymi. Te, które były 10 maja, miały być 10 maja, w sposób ewidentny były to wybory oszukane. Dziś rozmawiamy o wyborach, rozmawiamy o zmianie kandydata
na takiego, który ma większą szansę wygrać z obecnym prezydentem niż poprzednia kandydatka Platformy Obywatelskiej, pomimo bardzo tego, że ja uważam, że się zachowała bardzo w porządku, zachowała się tak, jak brzmi motto KODUR, czyli warto być przyzwoitym, natomiast cenę, którą zapłaciła za to swoje zachowanie w porządku, była bardzo duża. Zapłaciła ją i chwała Małgorzacie za to, co zrobiła, natomiast na dzień dzisiejszy Rafał Trzaskowski ma większe szanse, żeby wygrać z Dudą. Myślę, że te sondaże, które pokazują, że ma drugie miejsce, to są bardzo realne i nie jest to jego ostatnie słowo. Natomiast mam dobrego kandydata. Czekaj, Jacek, przepraszam. Przepraszam, ale tak, że mam dwa pytania w związku z tym, co powiedziałeś. Po pierwsze, czy sądzisz, że istnieją jakiekolwiek przesłanki, by uznać, że wybory za miesiąc będą w jakikolwiek sposób bardziej legalne niż to, czego mielibyśmy być świadkami 10 maja? I po drugie, wspomniałeś o tych uprawnieniach prezydenckich, słusznie studząc klimat obietnic, które kandydaci na prezydenta składają, ale żaden z nich nie złożył takich rzeczywistych i rzeczywiście śmiałych obietnic, jakie mógłby składać w świetle swoich uprawnień. Ja myślę na przykład o inicjatywie referendalnej, której PiS nie zablokuje, tak? I myślę o tym, co sami jako Środowisko Obywateli RP proponowaliśmy, żeby dokonać gruntownej reformy ustrojowej kraju w oparciu właśnie o referenda i o inicjatywę referendalną. No to jest potężna broń, tak potężna, że bardzo wielu rozsądnych ludzi się jej boi. Ale czy w KODzie nie mówi się o tym, że można by było zbudować solidniejszą demokrację niż ta, która nam się zawaliła w 2015 roku, że tak skrócę to rozumowanie? Pierwsza rzecz, właśnie chciałem przejść do tego, że nie mamy na dzień dzisiejszy gwarancji, że te wybory, które będą 28 czerwca czy któregoś tam lipca, że one będą lepsze, jeżeli chodzi o warunki zachowania demokratycznych wymogów. I to jest bardzo ważna rzecz, i ludzie sobie powinni to też uzmysławiać, że to nie sztuką jest mieć super kandydata, sztuką jest walczyć w demokratycznych i równych dla wszystkich kandydatów wyborach. Jeżeli chodzi o to, w jakim jesteśmy miejscu w Polsce. Ja bardzo długo, zresztą podobnie jak wy, tylko może trochę innym językiem, ale też w KODzie tłumaczę, że Polska jest w miejscu takim, kiedy trzeba tak naprawdę napisać jeszcze raz takie porozumienie, które by było porozumieniem obywatelskim, dotyczącym tego, jaka przyszłość, co my chcemy, jak chcemy, żeby ta Polska wyglądała. To jest taki moment, którego jeżeli nie skorzystamy z tego, żeby wspólnie z obywatelami, politycy, obywatele, żeby usiąść i przedyskutować, jaka Polska powinna wyglądać w przyszłości. Jeżeli teraz nie skorzystamy, to będziemy mieli szansę za 20-30 lat jakichś takich dyktatur, które próbował wprowadzić Kaczyński, chyba mu się nie udało. Przez moment słyszeliśmy jakiś rumor, podejrzewam Wojtka Kinasiewicza, o to, że to u niego w domu ten łomot się rozegrał. Wojtek, co ty na takie stanowisko? Ja się szczerze mówiąc nie doczekałem odpowiedzi na te pytania, które my zadajemy. Tak? Czy czasem to nie powinno być tak, że powinniśmy wyłonić jednego kandydata? Czy czasem nie powinniśmy pogadać, w jaki sposób skłonić partię do tego, żeby tego jednego kandydata wyłoniły? Daj Boże naszymi głosami. Czy dałoby się skłonić partie do tego, żeby przedstawiły jakiś prezydencki choćby program, że taki program dla Polski, taki, który demokrację funduje na solidniejszych podstawach niż ta, na których ona stała, zanim się zawaliła w 2015 roku? Ja bym Ciebie jeszcze poprosił o komentarz. Oj, no sprawa jest złożona i wielopłaszczyznowa, że tak zacznę. Po pierwsze, ja, jak powiedziałem na wstępie, ja nie wiem, czy to, co się zbliża, to będą w ogóle jakiekolwiek wybory. To jest pierwsze zasadnicze pytanie. No bo co do legalności, no to jest, jeżeli będą zgodne z nielegalnie
czyli bezprawnie, niekonstytucyjnie zmienianym znowu kodeksem wyborczym, to czy legalne? No to jest takie pojęcie legalności, jak nie przymierzając w III Rzeszy, co było legalne, co nie było legalne. Te wybory, jak jest wasz tak zwać, na pewno nie będą tymi czteroprzemietnikowymi. Wojtek, przepraszam, przerwę ci na moment, dlatego że słyszymy cię co prawda i to całkiem nieźle, natomiast zamarzł twój obrazek. Ja spróbuję zrobić też tak. Pokazałbym państwu tę sondę, którą przeprowadziliśmy dzisiaj, bo w niej pytaliśmy również o to, co ludzie sądzą o wymianie kandydata Koalicji Obywatelskiej i jak w ogóle widzą te wybory, które być może nadchodzą, być może nie, no, trudno cokolwiek o tym powiedzieć. Więc jeśli można, zaprezentowałbym państwu ten fragment filmu, a w międzyczasie spróbujemy popracować nad tym, żeby z Wojtkiem Kinasiewiczem połączyć się lepiej. To jest mój ulubieniec po prostu. Bardzo, bardzo dobrze go oceniam. Jestem bardzo zadowolona, że startuje w wyborach. Jego wypowiedź wczorajsza jest nie do przyjęcia. Dlaczego pani tak uważa? Wie pan, to kwestia jest wrażliwości chyba ludzkiej, tak? Nie każdy lubi być traktowany w ten sposób. Dziękuję. Ja go zawsze byłem pełen podziwu dla jego klasy. Myślę, że może być politykiem przez duże P. I chciałbym, że tak się stało. No, reprezentuje nowe, młode pokolenie, otwarte jak na polityka. Na świat. No wstydu Polsce na pewno nie przyniesie. Poprzednia kandydatka była zbyt słaba w mojej ocenie. Jeżeli ustąpiła Kidawa-Błońska, to uważam, że bardzo dobrze. W ogóle myślałem, że nie pójdę na te wybory, że je to ominę, ale w tym układzie to na pewno pójdę. Moja rodzina zresztą też. Jestem kobieta i powinnam zgodnie z linią kobiecą popierać kobietę. Ja bardzo, bardzo ceniłam panią Kidawę, ale to całe poruszenie z tym z koronawirusem, wie pan, no, w ogóle były wielkie perturbacje, bo przecież wiadomo, że nie można tej kampanii było prowadzić tak otwarcie, jak się powinno, że ona była, no, ta kampania była przyblokowana, a poza tym to ona nie była zgodna z prawem. I to pani Kidawa poruszyła jako jedyna odważna kandydatka na prezydenta, żeby niestety powstrzymać to wszystko. I z tym zapłaciła rachunek polityczny, jak wiemy, prawda? Ja pytam. Tak, dlatego że jest otwarty po prostu. Jest bardzo, tak jak oceniam, to jest moje subiektywne zdanie, bo są różne zdania, nienawidzą, jedni nienawidzą go, drudzy lubią go. Proszę pana, no ja jestem emerytowaną nauczycielką, więc patrzę na niego jak na swojego ucznia. I oceniam go bardzo, bardzo dobrze i dużo zmieni. Chyba tak mi się wydaje, ja wierzę w niego. Wierzę w niego, bo teraz, proszę pana, to co jest po jednej i po drugiej stronie, to nie jest tak, że tylko PiS jest winien, prawda? Natomiast druga strona, o to jest cacy i wszystko jest w porządku i oni są w porządku. Nie. Wina jest po jednej i po drugiej stronie, ale mnie się wydaje, że jeżeli na przykład PiS będzie rządził i tutaj tego prezydenta będzie miał z innej opcji, to ja w to wierzę w to, że coś to zmieni. Myślę, że nie. On ma konkurentów po tej samej stronie, że tak powiem, politycznej i myślę, że to jest konkurencja dla niego. Bo według mnie elektorat pana prezydenta Dudy jest stały, niezmienny i wydaje mi się, że pozostaną przy tym kandydacie. No trudno jest powiedzieć, bo powinien pan Trzaskowski przedstawić program. Na razie słyszałem jego wczorajszą wypowiedź. No taka wypowiedź mało, że tak powiem, konkretna. Więcej było emocji, w mojej opinii, niż takiej merytorycznej treści. Ja chciałbym usłyszeć taki szerszy jego plan. Nie chcę mówić takich rzeczy, no, mało pozytywnych na temat obecnej władzy, ale myślę, że ma szansę zmienić, bo jest to taki człowiek, no, inteligentny, wykształcony, znający kilka języków, w związku z tym nawet jeżeli wyjdzie za granicę, to też będzie mógł się porozumieć na poziomie, także jestem za. Pewnie, że trzeba coś zmienić. Przecież już zawładnęli, już Kaczyński zawładnął wszystkim. Oni nie robią samych złych rzeczy. Absolutnie nie. To znaczy ja oceniam
takie posunięcie jak na przykład 500+, proszę pana. I to było naprawdę, ja marzyłam zawsze o czymś takim. Ja jestem germanistką, jeździłam do Niemiec i to mi się bardzo podobało, to Kindergeld mi się podobało. Niesamowicie mi się podobało i zawsze marzyłam, ponieważ sama dwójkę dzieci miałam, sama wychowywałam dzieci, tak się złożyło. Więc te pieniądze dla dzieci podobały mi się, bo można było przeznaczyć na kształcenie, na języki obce, na jakieś dodatkowe. Także ja chylę czoła przed PiS-em, jeśli chodzi o 500+, no ale no, nie ma tego podziału władzy i tak, oczywiście, bo to chaos. Proszę zobaczyć, teraz chaos jest. Taki jest chaos niesamowity, że to, nie wiem, jak my się z tego pozbieramy. Nie wiem, jak my się pozbieramy, jak tak dalej będziemy brnęli. Więc tak jak powiedziałam, to nie jest tak, że ja za wszystko PiS winię, że PiS jest bardzo zły, natomiast druga strona nie, po obu stronach. Po obu stronach ta, proszę pana, ta przechypkanka PO-PiS od 2005 roku się toczy. Tak, tak. Bo ja od kilku lat tylko słyszę negację tego, co jest, natomiast nie widzę i nie słyszę z ich strony konkretnych takich propozycji. Myślę, że to jest błąd. Że to jest błąd? Myślę, dlaczego? Że tak. Pan Rafał Trzaskowski, z wielkim szacunkiem na niego głosowałam. Myślę, że na ten czas i na jego doświadczenie polityczne jest bardzo dobrym prezydentem miasta. Natomiast no tutaj ma do czynienia ze ścianą, tak, którą przebrnąć musi ktoś zdecydowanie mocniejszy. Myślę, że bardziej większe doświadczenie polityczne i obycie miałby pan Sikorski, miałby większe szanse. Natomiast tutaj no, podkopią autorytet, zniszczą dokonania pana Trzaskowskiego, które no, były znaczące dla miasta, usiłował coś dla nas zrobić. Źle się to skończy dla niego i dla miasta, bo PiS tutaj przy tej okazji no, zdobędzie przewagę w mieście i osadzi swojego człowieka. Dziwię się lewicy, że wybrała Biedronia. Biedroń popełnił taki sam błąd, jak można powiedzieć, popełnił ten poprzedni premier Tusk. Ponieważ Tusk do ostatka zaprzeczał, że do Brukseli jedzie, prawda? Biedroń powiedział, że jak zdobędzie ten mandat, to on tu, bo jego interesuje polityka wewnętrzna, krajowa. No i co? Nie mam pojęcia, powiem pan. Tylko było wielkie, ogromne zamieszanie o zdrowie ludzi. Teraz się już nikt nie przejmuje. Proszę pana, jeśli wszystko puścili od barów do restauracji, do knajp, do biegania, mówią, że można się zarazić, jak zanim się idzie, do rowerzystów, do... No wszystko, co możliwe, jest spuszczone. To najbezpieczniejsze z tego są te wybory, panie. Pan się przejedzie na targi niedzielne. Milion ludzi jeden na drugim, 10 centymetrów od siebie. To tylko był zamęt, no. Nie myślę, że to było nic wspólnego z epidemią. Chcieli zmienić kandydata i go zmienili, no. Czy to coś da? Nie mam pojęcia, no. Jakoś dawali sobie radę. Czy daliby lepiej? Ktoś inny? Nie mam pojęcia. Myślę, że nie. Nic pan nie zrobi więcej w opiece, jeśli nie ma. Są szpitale, przykład, dwa. W miesiąc nie pobuduje trzeciego. Jeśli pielęgniarek jest 30, nie stworzy pan 60, bo to trzeba ten zawód skończyć. Także myślę, że to by nic nie zmieniło. I myślę, że nadal to niewiele zmieni w kandydatach. No, myślę, że na razie tam... Wie pan, ja się na polityce za bardzo nie znam, bo handluję pietruszką od rana do wieczora, więc nie mam czasu. Myślę, że zostanie prezydent ten, który jest. No. Tak mi się wydaje. No. A czy to dobrze dla Polski, czy też nie? Dobrze mi się wydaje. No. Przecież źle tak bardzo nie było teraz, więc nie możemy narzekać. No. Zawsze można powiedzieć, że coś się zmieni, będzie lepiej, ale czy lepiej będzie? Nie mam pojęcia też. Tak. No więc to, dla mnie takie sądy są o tyle instruktywne, że uważam, że warto się zorientować, jak bardzo my, aktywiści, no w końcu siedzący w tej rzeczywistości po uszy i myślący o niej bez przerwy na co dzień, różnimy się od zwykłych ludzi. No tu zwłaszcza uwadze państwa polecam tego ostatniego pana, który taki kubeł zimnej wody wylewał. Mówi, jakie zagrożenie w sprawie tych wyborów, skoro wystarczy pójść na każdy pierwszy lepszy bazar i zobaczyć tych ludzi
w tym całym ścisku i którzy trzeźwo ocenia, że oczywiście nie o żadne bezpieczeństwo w związku z pandemią chodziło przy całym tym tańcu wokół wyborów i ich terminu, tylko o rzeczy zgoła odmienne. On zdaje się głosuje na PiS, w związku z tym no nie widzi pewnie tego, że ten taniec to głównie ta władza wykonywała, no ale to jest już dalsza sprawa. Wybory prezydenckie dla sporej części z tych ludzi, z którymi rozmawialiśmy, to oczywiście nie jest reprezentatywna próba, są mało istotne. Każdy, te sądy robiliśmy w Warszawie, to kolejny powód niereprezentatywności oczywiście, każdy zna Rafała Trzaskowskiego. Ogromna większość ludzi go ceni, chociaż nie wszyscy uważają, że nadaje się na prezydenta. Jeszcze mniej widzi w tym nadzieję na jakkolwiek lepszą przyszłość, na budowę bezpieczniejszego państwa, lepszej służby zdrowia, no to są jasne sprawy, ale na jakość demokracji, na poprawę jakości demokracji ludzie też nie liczą. Ja myślę sobie, że to może być też tło do tych komentarzy i ja bym o jego dalszy ciąg poprosił Cię, Wojtku, bo przerwałem Cię. No tak, ale to trzeba by wrócić od początku. Czy my możemy mówić o jakichkolwiek wyborach? Po pierwsze mamy do czynienia z faktycznym stanem nadzwyczajnym. Konstytucja w tym przypadku wyborów zakazuje. To, że on nie jest formalnie wprowadzony, jest zastosowana proteza, którą nomen omen uchwalił Platforma Obywatelska bodajże w 2008 roku, tę nieszczęsną ustawę o stanie epidemii, który to stan jest wykorzystywany w tej chwili do tego, żeby nie wprowadzać konstytucyjnego stanu klęski żywiołowej. Po co ten stan w Konstytucji jest zapisany? To teraz doskonale widać. W takim stanie, w takiej sytuacji faktycznej, z jaką mamy do czynienia, żadnych wyborów przeprowadzić się po prostu zwyczajnie nie da. Ta próba, która miała się zakończyć głosowaniem pocztowym 10 maja, no to było kuriozum w skali światowej, ale to, z czym mamy w tej chwili do czynienia, to jest efekt wyprowadzenia jednej kozy po wprowadzeniu trzech. Podstawowe reguły gry demokratycznej zostały połamane w okresie do 10 maja. I w związku z tym, że w tej chwili następuje lekkie poluzowanie, bo będzie można pójść do lokalu wyborczego, no to już hura, optymistycznie mamy demokratyczne wybory. Więc to jest jakby podstawowa kwestia. Małgorzata Kidawa-Błońska popełniła potworny błąd, weszła na właściwą ścieżkę, ale niestety na tej ścieżce kompletnie pobłądziła. Ona miała szansę na honorowe, bardzo honorowe, bardzo przyzwoite, bardzo takie zgodne z podstawowym kośćcem, że tak powiem, politycznym chyba. Mogła z tego kandydowania się po prostu między nawet 7 a 10 maja wycofać. 10 maja w kalendarzu występuje raz i nawet Jarosław Kaczyński z Sasinem i Morawieckim nie byli w stanie tego stanu zmienić. W tej chwili te wybory, ja nie wiem, jakie one mają, będą miały przymiotniki, na pewno nie wiadomo jeszcze, co zostanie uchwalone, to po pierwsze. Ale jeżeli ten projekt będzie ostateczną ordynacją wyborczą, czy jak to zwał, to one na pewno nie będą równe, choćby z tego powodu, że no są te bliżej nieokreślone prawa nabyte. No więc każdy nowy kandydat, w tym Rafał Trzaskowski, już jest w pozycji nierównej w stosunku do wszystkich pozostałych chyba 9, jeśli się nie mylę, kandydatów. Czy one będą powszechne? Wątpię w tej sytuacji i tak dalej. Czy to w ogóle będą wybory? To jest podstawowa kwestia. Ja uważam, że nie. To nie będą po prostu wybory. Dobra, Wojtek, ale bo to już ja proponuję, nie rozważajmy tego, czy te wybory mają szansę być legalne, czy nie, bo
Bo to już mniej więcej wiemy, mamy to przedyskutowane. Tylko pytanie jest takie, znaczy kandydaci istnieją tak czy inaczej, bo się zgłaszają, że zgłaszają ich partie. I teraz pytanie jest takie, co my powinniśmy jako przedstawiciele ruchów obywatelskich mówić partiom, tak? Czy chcemy mieć 4 kandydatów, 3, czy tam iluś, czy może chcemy mieć 1, czy może oczekujemy od niego jakiegoś programu, którego jednym z istotnych elementów jest to, o czym tak długo mówiłeś, to znaczy stosunek do wyborów, w których legalność będzie natychmiast oczywiście podważona, tak? No tutaj też opozycja powinna raczej próbować mówić jednym głosem, tak przynajmniej sam bym sugerował. Jacek, czy ty uważasz, że jest szansa, żebyśmy się w kilka ruchów obywatelskich w tej sprawie próbowali ze sobą dogadać? Czy ty nie uważasz, że to jest kolejny moment, w którym ruchy obywatelskie powinny bardzo wyraźnie i wspólnie, bo w pojedynkę się nie da, zażądać od partii tego porozumienia, które przed wyborami prezydenckimi, kiedykolwiek one by się miały odbyć, powinny zawiązać? Jeżeli nie wiedzą, jak wyłonić wspólnego kandydata, to mamy szansę im pomóc własnymi głosami. Wracam do pomysłu prawyborów. Czy uważasz, że obywatele RP mają szansę z KOD-em pogadać na temat poparcia, jeszcze raz, inicjatywy prawyborów? I czy uważasz, że mamy szansę z KOD-em porozmawiać na temat tego, co może być programem prezydenckim? Że tu wrócę jeszcze raz do tej inicjatywy referendalnej, która naszym zdaniem jest atomową bronią w ręku prezydenta i może być źródłem naprawy Rzeczypospolitej. Jak sądzisz? Więc tak, co do tego drugiego punktu, czyli do poszukania rozwiązań i takiej oferty dla nowego prezydenta istniejących przepisów i szukał możliwości, jeżeli chodzi o referenda, i szukał możliwości zmiany przepisów prawa tak, żeby to referendum stało się tak naprawdę obywatelską bronią, to myślę, że spokojnie możemy rozmawiać i tu byśmy mieli bardzo szybko wspólne stanowisko. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę prawyborów, to jest bardzo dobra inicjatywa, tylko że do... No i Jacek, przepraszam cię, znowu coś jest nie tak i ten, i ledwo cię tutaj słyszymy. Ale a teraz? No nie, to wciąż to jest problem. Słychać cię, owszem, tylko to jest problem z internetem i przez moment stajesz się no po prostu mało zrozumiały. No ale to jeśli mogę, bo to już przejdźmy wreszcie do strajku przedsiębiorców, bo z nim też mamy problem i on też wymaga namysłu ze strony ruchów obywatelskich. Ja pozwolę sobie tylko skonkludować w ten sposób, że chciałbym cię trzymać za słowo. Znaczy, jeśli damy radę się porozumieć w sprawie tego programu naprawy państwa, który da się realizować inicjatywą referendalną, to bardzo pilnie chcielibyśmy o tym porozmawiać, bo myślę sobie, że to jest ostatni czas. Jeśli chodzi natomiast o te prawybory, to masz rację, że do tanga trzeba dwojga, no, ale jest pytanie, ja nie zwykłem rozkładać rąk, jest pytanie, co robić rzeczywiście, kiedy ten drugi nie chce, bo tych dwoje nie powinno być w demokracji równorzędnymi partnerami. To my jednak ich wybieramy i to my jednak jesteśmy ważniejsi. Więc myślę sobie, że to nie jest gwałt na partiach, jeśli obywatele od nich czegoś żądają. I w tym sensie to się od tanga różni ta sytuacja, że gwałtu nie wymaga, tylko wymaga jakby przywołania do porządku tych ludzi, którzy no, ze swych powinności się, moim zdaniem, w sposób dosyć elementarny nie wywiązują. Natomiast zobaczmy, bo to było dosyć interesujące. O ile ludzie mieli jednoznacznie na ulicy, mają jednoznacznie pozytywny stosunek do takich kwestii jak pedofilia w kościele i film braci Sekielskich, o ile już pewne wątpliwości budzą rozmaite aspekty związane z wyborami prezydenckimi, no to strajk przedsiębiorców wypada już zupełnie niejednoznacznie w tych ocenach. Zobaczmy. Tak mi się wydaje, że jeśli oni demonstrowali, no to chyba jakieś mieli powody, ale szczegółowo też nie powiem, bo jak mówię, nie jestem w tym temacie. Za mało wiem na ten temat. Trudno mi się wypowiedzieć, bo dosłownie, no widziałam, ale jedni mówią tak, drudzy mówią tak, nie byłam tam, nie wiem, nie chcę tego oceniać, ale... Ale no mają chyba trochę racji, no nie wiem, ja nigdy nie byłam przedsiębiorcą, pracowałam zawsze,
zawsze byłam pracownikiem, także trudno mi jako. Niezbyt dobrze to oceniam. Ja byłem przedsiębiorcą przez 10 lat. W dalszym ciągu mam kontakt z przedsiębiorcami. To nieduże firmy, kilkudziesięcioosobowe, ale dość mocno na rynku stojące. I właściwie nikt z tych firm nie brał w tym udziału. Żadna z tych firm nie brała udziału. Myślę, że to nie było dobre posunięcie. To nie jest chyba na to czas w tej chwili. To może być bardzo różnie odbierane. Ja myślę, że nie powinno tego być. Tym bardziej, że no ten, który organizował, startuje na prezydenta, więc to ma taki wymiar, myślę, jednoznaczny, czyli chęć zdobycia poparcia. Zakażenie nadal się rozwija intensywnie, jeszcze tym bardziej, że no teraz mamy to, co się wykluło po świętach i po długim weekendzie, więc może jeszcze jeden ten tydzień na przyszłość by lepiej rokował w ocaleniu ludzi przed zakażeniem. Ja uważam, że żadnego problemu w Polsce nie ma. Że nie ma? Nie ma. Okay, a powiedzieć pan dlaczego? Bo jeśli firmy bankrutują przez miesiąc czasu, trzeba ich zamknąć. Jeśli firmy nie mają pieniędzy na ludzi na miesiąc czasu, panie, to miesiąc czasu był tak naprawdę problem, no może dwa. Jeśli ja chorowałem, wie pan, miałem operację w grudniu i zamknąłem swoją firmę, ja wiem, że mam małą, ale 4 osoby zatrudniam. I byłem w stanie im płacić przez 3 miesiące i pensję, i ZUS, i wynagrodzenie. I nie handlowałem. No to za firma, która zatrudnia 100 osób, nie stać jej na pracowniki, on po miesiącu mówi, bankrutuje? Panie kochany, co to za firmy? No ja w to nie wierzę, ja rozumiem. Ogromne zakłady zostały zmuszone do zamknięcia, no koszty są, ale nie mówmy przez miesiąc czasu, panie. Co, zobacz pan po samochodach na ulicy, BMW, Rolls Royce, panie. Życzę przedsiębiorcom jak najlepiej, żeby te pieniądze do nich wpływały, żeby te pieniądze, które obiecywał premier Morawiecki, żeby one rzeczywiście poskutkowały tak, żeby nie było zwolnień, prawda, pracowników, żeby zasilić środki dla przedsiębiorców, nawet jeżeli będzie postojowe, to jakieś to będzie uratowanie miejsca pracy, bo to wie pan, kryzys może być 2-3 miesiące, tak mi się wydaje przynajmniej. No ale potem to będzie odmrożenie i powoli będzie wracało do normy to wszystko. Ale jak będzie naprawdę, no nie jestem wróżką. Jeżeli chodzi o to, że przedsiębiorstwa czy przedsiębiorcy nie dostali tej zapomogi, czy jak to ją tam nazwać, bo to miało być ratowanie tego przemysłu i zapobiec temu, że ludzie będą tracili pracę, to nie dostali. Ja sobie kojarzę, że chyba nie wszyscy jeszcze otrzymali w zeszłym roku rolnicy. Jeszcze, prawda? Bo nie dostali wszyscy. Więc przedsiębiorcy, wie pan, no, mogą długo, bardzo długo czekać. I nie wiem, czy się doczekają wszyscy. Uważam, że to jest to wielki dramat na pewno dla tych wszystkich, którzy kiedyś, no znaczy prowadzę niby jakąś mini firmę, kiedyś chyba była więcej, żeśmy zatrudniali około 10 ludzi. Ale w tej chwili to ta moja firma to jest tak na skraju upadku. Prowadzimy jeszcze działalność, ale to jest taka symboliczna działalność. No, ale dla wielu ludzi wiem, że to jest dramaty straszne. No, także współczuję tym wszystkim, którzy są obciążeni jakimiś kredytami w związku z działalnością gospodarczą, czy w ogóle z kredytami na życie, na mieszkanie, na wszystko. Czy tego typu strajk jest w stanie w jakiś sposób pomóc tym ludziom? No myślę, że nie ma innej drogi, no bo to z tą władzą trzeba tak w ten sposób, to nie da się inaczej. To. Mhm. Czy widzi pan jakieś inne? Czyli uważa pan, że to jest jedyna droga? No bo nie ma, bo jest takie przysłowie, kogo się nie boimy, tego nie szanujemy, prawda? To musi dawać coś do myślenia władzy, że chyba coś nie jest tak, więc trzeba z nimi usiąść. Bo wiem, że rząd siada z przedsiębiorcami, rozmawia, ale chyba nie ze wszystkimi. A to trzeba ze wszystkimi usiąść, prawda? No, jak zwykle strajki coś tam zmieniały, tak? Natomiast czy w tej sytuacji, jaka jest w tej chwili, coś zmieniał, to nie wiem. To nie umiem odpowiedzieć. No, więc Andrzej, jak słyszeliśmy, ludzie mają rozmaite kłopoty. Z tym
strajkiem przedsiębiorców, czyli z tą demonstracją, która się odbyła ostatnio. Tam słyszeliśmy takie głosy, różnie gadają, jedni mówią to, drudzy tamto, to mówią o składzie tych demonstrujących, czyli o tym wszystkim, o czym dyskutujemy również w naszej tej obywatelskiej bańce, że tam byli antyszczepionkowcy, że tam było ONR, że tam oczywiście sam Tanajno jest wątpliwą postacią i tak dalej. Ludzie mają też wątpliwości, bo cele tego strajku nie są uświadomione, to bardzo wyraźnie słyszeliśmy. Oni nie wiedzą, czy pomoc tarczy jest wystarczająca i czy nie jest tak dramatycznie. I czy w związku z tym te żądania przedsiębiorców są uzasadnione i sprawiedliwe? To też żeśmy słyszeli. Natomiast co jest bardzo charakterystyczne, ludzie nie mają wątpliwości, że strajk czy demonstracja uliczna jest właściwą metodą postępowania. To było kapitalne, bo nawet ci, którzy mieli jakieś zastrzeżenia co do postulatów, to uważali, że tak, no z tą władzą się nie da inaczej. Ja bym chciał, żebyś ty skomentował najpierw te kwestie składu tego strajku. Kto tam był? Czy to jest tak, że nasza bańka, mówię o KODzie, obywatelach RP i tak dalej, o takich, że tak powiem, firmach, które są znane z tego, że od paru lat protestują, a zobaczymy być może jakąś inną niż reprezentację polskiego społeczeństwa, niż ta, do której przywykli, chodząc na te demonstracje i teraz kręcą nosem, są zdziwieni i tak dalej. Może to jest prawda o nas, Polakach, że pewien procent nie wierzy w skuteczność szczepionek. Bo to, że spory procent Polaków nie lubi Żydów na przykład, to wiemy skądinąd. Jacy ludzie tam wyszli na ulicę? Jak ty to oceniasz? To znaczy, dziękuję redakcji, że chciała mnie zaprosić. Sytuacja wygląda w ten sposób, że cała sytuacja się nie zaczęła w tą niedzielę, czy tam parę dni przed tą sobotą, przepraszam, sobotą, ale cała ta iskierka, początek tej całej inicjatywy sobotniego akcji protestacyjnej zapadła 8 maja. 8 maja zaraz po nocnej pacyfikacji części uczestników, którzy wyszli na ulicę, którzy zostali pod kancelarią premiera. Tam były dwie koleżanki. Ty mówisz o tym wydarzeniu, które się nazywało Godziną W, prawda? Tak, to była właśnie ta Godzina W. Tam były dwie koleżanki, które pierwszy raz w życiu wyszły na ulicę, które prowadzą małe biznesy u siebie tam w Poznaniu i one były wtedy pierwszy raz na ulicy. One po prostu, to był dla nich, tak jakby można powiedzieć, dość dramatyczny chrzest na ulicy, bo wiemy, że no, nasza strona, nasza bańka w różny sposób ten chrzest na tych ulicach miała. Natomiast po całej tej akcji, po zwolnieniu ich z komisariatu, koleżanki wróciły do siebie, do Poznania. Nie brały udziału w piątkowych wydarzeniach na ulicy. Dlaczego nie brały udziału w piątkowych? Sprawy jakieś rodzinne, po prostu nie chciałem mówić. I ja potem w ten czy inny sposób tam jakoś mi tam te drogi się znowu spotkały z tymi ludźmi na Emilii Plater i wiem, że tam no, byli już powiedzmy sobie tak zwani przedsiębiorcy. Bo grupa ludzi, która jest przy panu Tanajto i... Tanajno. On się nazywa Tanajno. Tak. Przepraszam, ale do nazwiska mam czasami, nie mam głowy. I osoby, które się tam pokazały, czyli pan Mikke, czy pan Braun, tak. Oni chcieli może nie tyle, co wziąć udział w tej, no powiedzmy szczerze, burdzie na Emilii Plater, bo to trudno nazwać strajkiem, trudno nazwać demonstracją, to była zwykła burda na ulicy. Oni chcieli się wypromować. I część przedsiębiorców, którzy tam byli, zrozumieli, że nie jest to tędy droga. Więc
znajomy, pan Marek Jarocki ze Śląska, Paulina Przewoźna i Asia Sagunowska postanowili zrobić coś dla osób, które prowadzą jakieś tam firmy, zrobić właśnie jakiś strajk generalny na wzór lat 81, kiedy się zbuntowała Stocznia, czy Cegielski, czy Ursus Lublin. No tak, tylko że to wtedy strajkowano, to była jeden z wynalazków sierpnia. Nie wychodzić na ulicę, tylko strajkować w zakładach. No teraz tego się zrobić całkiem po prostu nie da, tak? Ale na ile to miała być kopia tego ruchu Solidarność? Chodzi o to, że to było bez przemocy, czy o co chodzi? Tak, bo nasze założenia, bo od początku przy X, to chyba Paulina dała iskrę, że robimy to 16 maja w Warszawie ze względów na wiadome imieniny pana, który jest przy krakowskim przedmieściu, ma swoją siedzibę. I chcieliśmy po prostu pokojowo przejść się pod pałac namiestnikowski, przejść się do Sejmu, przejść się do kancelarii pod KPRM i po prostu tam zakończyć tą tak zwaną oficjalną część tej całej akcji. No dobra, przepraszam, że się wtrącę, bo tam była kwestia legalności jeszcze, to chciałbym do niej wrócić i też to pokrótce omówić z panem mecenasem, który wciąż czeka, połączony z nami. No ale przecież nie dało się liczyć na to, że to się uda na miękko z policją. Znaczy już mamy za sobą te doświadczenia, tak? Zaczynamy, znaczy mandatów dostaliśmy już ileś tam, ale zaczynamy teraz dostawać te wnioski z sanepidu i one oczywiście są bardziej dolegliwe z powodu tej natychmiastowej wykonalności. Znaczy, mnie jeszcze, czy naszych demonstracji jeszcze nie wynoszono. Zresztą nie chcielibyśmy do tego dopuszczać, no bo jednak jest pandemia i wynoszenie wymaga fizycznego kontaktu, którego należałoby uniknąć. Więc my akurat teraz się nie stawiamy, nie siadamy tak, żeby nas trzeba było wynosić. Natomiast wiadomo było, że to się nie skończy na miękko. Jakbyś mógł przy okazji skomentować ten fakt, bo on jest też rozmaicie komentowany, że tam dwójka organizatorów, Tanajno i ten drugi pan, którego nazwiska, przepraszam, nie pamiętam, mówili przez megafony, że to jest legalna demonstracja, tak? I potem się powoływano na ten fakt, że miasto tego rzekomo nie zakazało, a jedynie powstrzymało się od czynności administracyjnych wpisania tego do rejestru, co zdaje się, że nie odpowiada dokładnie prawdzie. Natomiast z całą pewnością nie zwalnia organizatorów z odpowiedzialności za ludzi, którzy w tym wzięli udział, bo oni powinni zostać uprzedzeni, że za to grozi 30 tysięcy egzekwowalne natychmiast. Jakbyś tę sytuację opisał i skomentował. To znaczy, my jako organizatorzy, czyli pan Marek Jarocki, bo właśnie on był jako ten drugi, ta druga osoba, która organizowała to wydarzenie w sobotę na placu Zamkowym, posiadał wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który składał się tak jakby z dwóch części. Pierwsza część to była mowa o tym, że uchyla zaskarżoną wcześniejszą decyzję na decyzję Sądu Rejonowego i Okręgowego, złożone właśnie przez pana Marka Jarockiego. A w drugiej części przyznaje panu Markowi Jarockiemu rację i przedstawicielowi Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, że ta demonstracja była legalną. Więc ten wyrok został opublikowany w piątek wieczorem na stronie wydarzenia Ogólnopolski Strajk Generalny i kto chciał, po prostu mógł się z tym zapoznać. Natomiast w pewnym momencie pan Tanajto nigdy tego nazwiska jakoś nie mam. Po prostu zauważył, że on może coś na tym ugrać, więc skopiował sobie to pismo z naszej strony, wstawił na swoją stronę, na stronę Strajku Przedsiębiorców
i twierdził wszelki obec, że jest to legalne zgromadzenie. Zauważmy, że ten pan kilkakrotnie zmieniał i miejsce, i godzinę wydarzenia w sobotę. Tak. Zmieniał dlatego, bo nie wiedział, jaka będzie decyzja sądu apelacyjnego. Dobra, przepraszam, zapytajmy pana mecenasa, tak? No bo to są kwestie związane z prawem administracyjnym, bo no, znaczy legalność można rozumieć na rozmaitych poziomach, tak? Znaczy, akurat środowisko obywateli RP już od dawna, czy dokładniej mówiąc od tej sławetnej swego czasu pisowskiej nowelizacji prawa o zgromadzeniach, wprowadzającej zakaz demonstracji wokół tych zgromadzeń tak zwanych cyklicznych, no my to po prostu bojkotujemy i uważamy, że z definicji czy z prawa międzynarodowego oraz z normy konstytucyjnej każde zgromadzenie jest legalne, dopóki nie dochodzi tam do jawnych przestępstw. Natomiast no tutaj jeszcze te procedury budzą spore wątpliwości. Po pierwsze, krytykowana jest decyzja miasta. Tu muszę powiedzieć, że to jest nic nowego dla nas, dlatego że no my przywykliśmy do takiej sytuacji, w której dostajemy zakazy z powodu niekonstytucyjnej pisowskiej ustawy, natomiast nie wiem, marsze skrajnych faszystów nie bywają rozwiązywane. Znaczy miasto tutaj jakby nie wykonuje swoich kompetencji w całości. No ale ta decyzja miasta w końcu jaka była? Pan wie o tym, czy nie wie, czy tam rzeczywiście jest, bo tam podobno w wyroku sądu powoływano się na to, że miasto nie podjęło żadnych czynności, a jedynie nie wykonało czynności polegającej na wpisaniu tej demonstracji do rejestru. Czy pan może to skomentować jakoś? Znaczy tak. Tyle co wiem, to wiem, że miasto nie wpisało do rejestru odpowiedniego tego zgromadzenia i to chyba był klucz do zrozumienia tej decyzji sądu apelacyjnego, ponieważ w ramach decyzji sądu apelacyjnego, przepraszam, są dwa kluczowe aspekty. Pierwszy jest taki, że sąd apelacyjny powiedział, że niezależnie od decyzji miasta, czy związanej z zarejestrowaniem, czy niezarejestrowaniem tego zgromadzenia, pojawiają się istotne wątpliwości konstytucyjne co do generalnego zakazu zgromadzeń w okresie pandemii. I to jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt natomiast był związany z tym, że mimo wszystko zachodzi pewna przesłanka do tego, aby to zgromadzenie nie mogło odbyć. To znaczy rozporządzenie przewiduje generalny zakaz zgromadzeń, natomiast można zastanawiać się nad tym, na ile ten zakaz jest konstytucyjny i później w ewentualnych postępowaniach, które mogłyby być związane z jakimiś karami administracyjnymi nakładanymi na uczestników tego zgromadzenia, to można byłoby tego rodzaju argumenty podnosić. To znaczy w przypadku, w którym na uczestnika tego zgromadzenia zostanie nałożona kara pieniężna, można podnosić argumenty związane z tym, że sama podstawa prawna do nałożenia tej kary, a tą podstawą prawną są przepisy rozporządzenia, które wprowadzają generalny zakaz zgromadzeń, są niekonstytucyjne. To jest jedna z linii argumentacyjnych, które można w tego rodzaju sprawie podnosić. No dobra, więc dalszy ciąg tych wydarzeń znamy. Czy mógłbyś powiedzieć, jaka jest mniej więcej skala zatrzymań, represji, ile osób zostało ukaranych mandatami, ilu wniosków z sanepidu można się spodziewać? O co w ogóle chodziło z tym wywożeniem ludzi poza Warszawę? Ilu takich było? To znaczy, z tego, co do mnie spłynęły informacje, czy informacje, które mi przekazała Gosia, z Placu Zamkowego zostało wywiezione na tereny, na komisariaty w Warszawie i poza Warszawą 635 osób. Natomiast ile było osób zatrzymanych i przewiezionych na komisariat z ulicy Jerozolimskiej w okolicach Nowogrodzkiej, tego nie wiem. Bo tam była druga grupa, która też była osobno zatrzymywana i wywożona na komisariaty. I z tego, co i mogę powiedzieć na 100%, bo byłem w jednym pokoju, oprócz mnie było jeszcze tam 8 osób. Siedzieliśmy w takiej sali odpraw w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
I oprócz mnie tam było jeszcze 8 osób, z których 7 otrzymało mandaty i zostali poinformowani, że wobec nich procedura została zakończona. Natomiast wobec mnie oraz jeszcze jednej takiej pani tutaj z okolic Warszawy została wszczęta procedura tego zatrzymania. Ja może przeczytam jako ciekawostkę. Mówimy o sobocie. Tak, o 16 maja. Przepraszam, tylko jeszcze zanim, to powiedz mi, czy to było komentowane w jakiś sposób? Dostałeś informację, dlaczego wylądowałeś na Dworze Mazowieckim? O co tu w ogóle chodzi? Po prostu w momencie, kiedy się znalazłem w radiowozie, funkcjonariusz policji, który był kierowcą tego radiowozu, okazało się, że on był z drogówki z Radomia. Samochód był drogówki z Radomia. Operował w Warszawie w celu przewiezienia aresztantów z Placu Zamkowego do najbliższego komisariatu, który wyda dyspozytor. Funkcjonariusz po podaniu swojego kodu do bazy na 01 otrzymał komunikat dyspozycji wyjazdu do Nowego Dworu Mazowieckiego. Nic z tego nie rozumiem, ale dlaczego do Nowego Dworu Mazowieckiego, na miłość boską, w końcu? Bo to, że dyspozytor, kierowca i tak dalej, no to są szczegóły. No, kto był w radiowozie, ten wie, że tam zamieszanie i to znaczy, z tego co słyszałem, to nie był tylko Nowy Dwór Mazowiecki, to było Legionowe, to było Piaseczno, to była Łódź, to była... Jak oni to uzasadniali? Dlaczego na miłość boską was wywieźli na komendy gdzieś poza Warszawę? Powiem szczerze, nie pytałem się, dlaczego ja się znalazłem w Nowym Dworze Mazowieckim, ale po osobach, które były ze mną w tym momencie, kiedy ja już byłem w tej sali, też nie za bardzo wiedzieli, dlaczego akurat ten komisariat, a nie warszawski komisariat. Ale no podejrzewam, panie że... Panie mecenasie, bo to jest kwestia, to jest kwestia raczej z dziedziny prawa karnego niż administracyjnego, więc tutaj trudno oczekiwać od pana jakiejś specjalnej wiedzy. Zresztą podejrzewam, że nikt jej nie ma, łącznie z oficerami policji. Być może to jest jakiś rodzaj dodatkowych represji? To znaczy tak, tutaj jest kilka problemów. Odpowiadając może na to pierwsze pytanie, no to trudno oczywiście jednoznacznie stwierdzić, dlaczego akurat policja kieruje państwa do Nowego Dworu Mazowieckiego, a nie do jakiegoś komisariatu, który znajduje się w Warszawie. To może być spowodowane, nie wiem, jakimiś względami organizacyjnymi, ale nie chcę tego komentować, bo nie wiem, nie znam kulis tej decyzji i trudno mi się jest jednoznacznie do tego odnieść. Natomiast rzeczywiście w ostatnich miesiącach w związku z tą pandemią pojawiły się tak zwane procedury administracyjne, związane z karami administracyjnymi, które sanepid może nakładać w związku z złamaniem ograniczeń w przemieszczaniu się, które są wprowadzane na podstawie kolejnych rozporządzeń Rady Ministrów. I to jest tryb, który jest mocno niezależny od postępowania wykroczeniowego, w ramach którego policja nakłada mandaty. Niezależny z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że to, że na kogoś zostanie nałożony mandat, nie oznacza, że nie może zostać nałożona na niego kara administracyjna, i to jest jeden z głównych problemów. To znaczy możemy mieć do czynienia z dwiema procedurami, które biegną jakby obok siebie. Policja nałoży mandat, a jednocześnie może zawiadomić sanepid o tym, że zachodzą podstawy do nałożenia kary administracyjnej. No a po drugie dlatego, że jednak te postępowania administracyjne, ich praktyka w ostatnich miesiącach pokazują, że niestety, ale nie toczą się one w taki sposób, w jaki powinny się toczyć. Standardem w postępowaniu administracyjnym jest to, że kiedy zostanie ono wszczęte, to strona postępowania, czyli w tym przypadku osoba, na którą taka kara administracyjna może zostać nałożona, powinna zostać zawiadomiona o tym, że postępowanie administracyjne zostało wszczęte, oraz powinna otrzymać termin, w ramach którego będzie mogła wypowiedzieć się w sprawie, czyli przedstawić swoje stanowisko, swoje argumenty i ewentualne dowody, które wskazywałyby na to, że nie ma podstaw do nałożenia kary pieniężnej. Z tego, co widzimy i obserwujemy w ciągu ostatnich tygodni, to niestety praktyka sanepidu tak zwanego,
jest zgoła odmienna. Ja przepraszam, panie mecenasie, wetnę się, dlatego że w dyspozycji nas, obywateli RP, istnieje niewiele takich zawiadomień z sanepidu nam przysłanych, natomiast to, co dostaliśmy i to, co sam widziałem, zawiera taką klauzulę informującą nas, że z uwagi na szczególne okoliczności, a tymi okolicznościami są zagrożenia związane z epidemią, to postępowanie ma się odbywać bez udziału strony, czyli tych oskarżonych czy ukaranych. To tak wygląda. To jest nieuzasadnione. To mogę powiedzieć jednoznacznie, dlatego że sanepid w tego rodzaju zawiadomieniach powołuje się na taką klauzulę, która pozwala mu na odstąpienie od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu, bo to jest zasada, która pozwala na to, żeby strona mogła się wypowiedzieć w postępowaniu, wtedy, gdy na przykład podstawy do takiego ograniczenia zachodzą ze względu na konieczność ochrony porządku publicznego, zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, mówiąc w dużym skrócie. Natomiast tutaj dochodzi bardzo często do pewnej nadinterpretacji pojęcia, czym jest ochrona bezpieczeństwa publicznego, ponieważ w momencie, w którym sanepid wydaje decyzję o na przykład zamknięciu jakiegoś lokalu ze względu na to, że występuje w nim salmonella, no to wówczas natychmiastowa wykonalność takiej decyzji i ograniczenie strony w zakresie możliwości wypowiedzenia się jest uzasadnione, ponieważ trzeba przeciwdziałać temu, żeby taki lokal nie działał i na przykład nie rozprzestrzeniał tej salmonelli dalej. Natomiast postępowania w sprawie nałożenia kar administracyjnych nie dotyczą, jakby ich celem nie jest ochrona bezpieczeństwa publicznego ani zdrowia publicznego. Ten cel można takiego celu gdzieś upatrywać pewnie jako celu wtórnego czy pobocznego. Natomiast to, czy ta kara zostanie nałożona w ciągu 2 dni czy w ciągu miesiąca, ma wtórne znaczenie dla tego, czy w Polsce się rozprzestrzenia pandemia koronawirusa, czy nie. Więc wykorzystuje się tę przesłankę po to, aby ograniczać możliwość do wypowiedzenia się przed nałożeniem kary administracyjnej. Natomiast to jest praktyka nieprawidłowa, tak to nie powinno przebiegać. Jakby nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby sanepid umożliwiał osobom, których dotyczą takie wnioski o nałożenie kary administracyjnej, wypowiedzenie się w sprawie, przedstawienie własnej wersji wydarzeń, własnych argumentów i własnych dowodów, no bo wiemy o tym i też w ramach tej działalności, którą wraz z grupą moich przyjaciół prawników rozpoczęliśmy na Facebooku, na fanpage'u Nie Przyjmuję Mandatu, słyszeliśmy mnóstwo sygnałów polegających na tym, że sanepid nakłada te kary administracyjne na podstawie notatek policyjnych, czyli jakby bez faktycznego przeprowadzenia jakiegokolwiek postępowania administracyjnego, a wyłącznie na podstawie informacji od policji. No tak. Czyli panie mecenasie, wnioski jeszcze raz, tak żeby to skonkludować. Są takie: mandatu nie przyjmujemy. Składamy natychmiast, otrzymawszy jakiekolwiek pismo, odwołanie wraz z wnioskiem o wstrzymanie klauzuli natychmiastowej wykonalności. Czy tak? To znaczy musimy tutaj rozgraniczyć dwie rzeczy, ponieważ nieprzyjmowanie mandatu no to jest sytuacja związana z postępowaniem wykroczeniowym, czyli tym, które prowadzi policja, prawda? To wiem, że jakby tutaj już padło kilka słów na temat postępowań różnych wykroczeniowych w przeszłości. Mandat może nałożyć policja, jeżeli się nie przyjmie tego mandatu, a to jest prawo każdej osoby do nieprzyjęcia mandatu, to wówczas taka sprawa trafia do sądu, to jest zwykle wydział karny sądu rejonowego, który będzie rozpoznawał sprawę wykroczenia. Natomiast postępowanie administracyjne przed sanepidem to jest zupełnie odrębna procedura. I w ramach tej procedury, jeżeli... Tyle tylko, uwaga, panie mecenasie, przepraszam, znany jest i co najmniej jeden taki przypadek, w którym przyjęcie mandatu w wysokości 100 zł, człowiek myślał, tanio się wykpiłem, dało podstawę do wszczęcia postępowania przed sanepidem, ponieważ ów przyjęty mandat był dowodem na to, że ten człowiek znalazł się w sytuacji, która naruszała te przepisy pana ministra Szumowskiego, więc to z tą rozłącznością tych postępowań to doradzałbym ostrożność. To jest taka pozaprawna uwaga, no ale taka jest praktyka policji. Ja się z tym absolutnie zgadzam i też w ramach różnych dyskusji związanych z tym, co się dzieje od kilku tygodni czy kilkunastu, wielokrotnie
wielokrotnie na to zwracaliśmy uwagę, ponieważ też słyszeliśmy o tym, że pojawiła się taka praktyka ze strony policjantów polegająca na tym, że mówiąc w dużym skrócie, przyjmij obywatelu mandat, a w związku z tym unikniesz kary administracyjnej. A to niestety nie działa w ten sposób, bo jeżeli przyjmiemy mandat, no to mandat, tak jak pan powiedział przed chwilą, może być dodatkowym dowodem przemawiającym za tym, że są podstawy do nałożenia kary, ponieważ skoro ktoś przyjął mandat, to znaczy, że przyznał się do winy i przyznał się do naruszenia rozporządzenia, czy też naruszenia zakazów, czy ograniczeń, które w tym rozporządzeniu zostały określone. Więc absolutnie tak. Sposób działania, o którym pan mówi, to oczywiście w przypadku, w którym nie zgadzamy się z takim mandatem, czy w ogóle podstawą do nałożenia jakiejkolwiek kary, powinien być dwutorowy. To znaczy, to miałem na myśli. Czyli z jednej strony w ramach postępowania, które prowadzi policja wykroczeniowego, nie przyjmujemy mandatu, a w ramach postępowania administracyjnego podejmujemy dalsze dodatkowe działania. No i tutaj po pierwsze, jeżeli takie zawiadomienie nie zostanie doręczone wcześniej, a dopiero zostanie doręczona decyzja, to trzeba, w to przysługuje wówczas termin 14 dni na złożenie odwołania od tej decyzji. W takim odwołaniu należy zawrzeć wniosek o wstrzymanie natychmiastowej wykonalności decyzji o nałożeniu kary. I przy tej natychmiastowej wykonalności i w ogóle terminie do złożenia odwołania chciałbym jeszcze dwie uwagi na marginesie poczynić. To znaczy w związku z ustawami, tak zwaną tarczą antykryzysową w kolejnych wersjach, pojawiły się dodatkowe uregulowania, które mają wpływ na to, kiedy składać odwołanie i zarówno na to, kiedy składać odwołanie, jak i na to, czy taka kara administracyjna jest rzeczywiście natychmiast wykonalna, czy nie. Te uwagi są aktualne na dzisiaj, natomiast w ciągu kilku najbliższych dni niestety staną się już historyczne, ale to po kolei może opowiem dlaczego. W ramach jednej z ustaw antykowidowych wprowadzono tak zwane zawieszenie biegu terminów procesowych w postępowaniach zarówno sądowych, jak i administracyjnych. I to zawieszenie biegu terminów rozpoczęło się 31 marca 2020 roku. W dużym skrócie oznaczało to, że jeżeli otrzymaliśmy decyzję administracyjną, to termin 14 dni na złożenie odwołania nie rozpoczynał swojego biegu z uwagi na panującą epidemię. Więc nie musieliśmy tego robić w ciągu 14 dni, moglibyśmy to zrobić później albo też w ciągu 14 dni, ponieważ te ustawy nie zakazywały dokonywania czynności pomimo zawieszenia biegu terminu. I to zawieszenie biegu terminów przekładało się nie tylko na możliwość złożenia odwołania, ale także na to, czy kara administracyjna jest natychmiast wykonalna, czy też nie. Ponieważ przepisy wprowadzając zawieszenie biegu terminów prawa administracyjnego stwarzały pole do tego, żeby argumentować, że termin 7 dni na wpłacenie kary administracyjnej nie rozpoczyna biegu. Czyli w przypadku, w którym taka decyzja o nałożeniu kary zostanie nam doręczona, nie musimy jej płacić w ciągu 7 dni. Powiedziałem, że te uwagi mogą mieć charakter historyczny, ponieważ w ubiegły piątek, 14 maja, została uchwalona kolejna tak zwana tarcza 3.0 i w ramach tarczy 3.0 uchylono te przepisy, które zawieszają bieg terminów procesowych. Więc te odmrożenie terminów procesowych nastąpi od przyszłej soboty. Czyli do przyszłej soboty jeszcze można używać takich argumentów, że te terminy nie biegną, natomiast od 23 maja te terminy rozpoczynają bieg na nowo. No i to powoduje, że w przypadku, w którym taka kara zostanie nałożona, no to wówczas 7 dni od 23 maja należałoby policzyć w najgorszym przypadku, żeby móc ustalić termin, kiedy taka kara powinna zostać wpłacona. No ale oczywiście, tak jak powiedziałem, w przypadku, w którym dostaniemy taką decyzję, możemy złożyć odwołanie do wojewódzkiego inspektora sanitarnego i w tym odwołaniu zawrzeć wniosek o wstrzymanie natychmiastowej wykonalności decyzji. Jeżeli wojewódzki inspektor nie zgodzi się i utrzyma decyzję w mocy, no to wówczas przysługuje nam prawo do złożenia skargi do sądu administracyjnego i wówczas wszczęcia procedury sądowej. Również w skardze do sądu można zawrzeć wniosek o wstrzymanie natychmiastowej wykonalności decyzji. Mecenas Michał Magdziarz, bardzo panu dziękuję, panie mecenasie, za te obszerne wyjaśnienia. Proszę jeszcze powiedzieć, bo pan jest uczestnikiem inicjatywy takiej pomocowej, prawda? Ona się, zdaje się, nazywa Nie przyjmuje mandatu. Jakby pan jeszcze parę słów powiedział o tym, jak się z państwem mogą skontaktować ludzie, którzy tego kontaktu potrzebują. To prawda. Kilka tygodni temu
chyba podczas tej największej fali działalności policji, nakładania mandatów w związku z naruszeniem ograniczeń w przemieszczaniu się, rozpoczęliśmy wraz z grupą prawników, adwokatów, taką inicjatywę, która nazywa się Nie przyjmuje mandatu, i w tym celu założyliśmy fanpage na Facebooku. Poprzez ten fanpage można się z nami kontaktować. Jakby celem tej inicjatywy było przede wszystkim uświadomienie obywatelek i obywateli o tym, jakie przysługują im prawa w związku z tymi bardzo szybko zmieniającymi się przepisami w ostatnim czasie, ponieważ też zauważyliśmy, że z różnych źródeł płyną różne informacje, nie zawsze są to informacje precyzyjne. My natomiast chcieliśmy stworzyć takie rzetelne źródło informacji o tym, jak należy postępować w sytuacji, w której policja zechce na nas nałożyć mandat, albo jeżeli pojawi się widmo nałożenia kary administracyjnej, jakie są nasze prawa i z jakich środków możemy skorzystać, żeby tych praw bronić. Więc ta inicjatywa nadal trwa. Oczywiście zauważyliśmy też w ostatnim czasie, że ta aktywność, zwłaszcza organów ścigania, trochę się chyba zmniejszyła. Nie mówię tutaj o przypadku demonstracji, o której dzisiaj mieliśmy okazję rozmawiać, ale tak w ogóle co do zasady, to też jest konsekwencja prawdopodobnie z kolejnego zdejmowania kolejnych ograniczeń. Natomiast cały czas działamy, jeżeli tylko bylibyśmy w stanie pomóc, to jesteśmy do Państwa dyspozycji. Aha, to dziękuję bardzo za informacje. No one są bezcenne, jak sądzę, dla ludzi w potrzebie. Natomiast, no cóż, dla nas wynika stąd kilka oczywistych wniosków. Ewidentnie są poszkodowani ludzie. Poszkodowani w wyniku nieprawidłowych, represyjnych działań policji. Jest również ewidentne, że cokolwiek nie sądzić o uczestnikach tego protestu, uczestnicy imprez religijnych albo takich, które są związane z celebracjami władzy, tak, to słynne zdjęcia Kaczyńskiego odwiedzającego groby i tak dalej, no nie są poddawani tego typu rygorom. W związku z tym no to jest powód, dla którego, nie wiem, nasze Biuro Pomocy Prawnej, mówię o obywatelach RP, powinno być w to zaangażowane, w akcję pomocy, tak? O gigantycznej skali, tak? No bo jak Andrzej mówił o 600 osobach, to jest coś. Dokładnie 635 osób. Ja bym tylko chciał zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, już próbując zbliżać się do puenty, bo to już rozmawiamy trzy razy za długo. Bo wydaje mi się, że to jest coś, przed czym od dawna już przestrzegaliśmy. Że jeżeli ktoś liczy na to, że się rząd PiS-u zawali w kryzysie, na przykład gospodarczym, no, epidemicznego nikt nie przewidywał, to nie tylko paskudne to jest etycznie takie kalkulowanie, no, ale również jest szalenie groźne i niezupełnie prawdziwe, bo być może to jest tak, że PiS się właśnie rozpada w trakcie tego kryzysu. Tylko właśnie widzimy, co się dzieje, tak? Ci ludzie, którzy tam wychodzą na te ulice, jeżeli to jest prawda, że tam jest nadreprezentacja antysemityzmu, nacjonalizmu, niekoniecznie skrajnego, ale jakiegoś, tak? Że ci ludzie mają chętniejsze ucho dla Konfederacji niż dla kogokolwiek innego na przykład i tak dalej, no to jest właśnie obraz tej sytuacji, w której jest chaosu takiego, z biedy, nędzy i desperacji ludzi, no nie wyrasta demokracja, tylko wyrastają jakieś populistyczne żywioły. Natomiast stawać koło rybaka jest trochę jednak głupio i stawać również w środku takiego, tak ja to rozumiem, takiego żywiołu, który może być po prostu niebezpieczny na dłuższą metę i nawet na całkiem krótką dla wszystkich wartości, w które my wierzymy, no to też trzeba stawiać z rozwagą. Tak patrzę na Andrzeja, który tu siedzi i kiwa głową, a który przecież był organizatorem tego wydarzenia, bardzo w nie wierząc. I z tego, co ty mówiłeś, Andrzej, no to tam były nadzieje, nie tylko twoje, ale jeszcze paru innych osób, że z tego się zrodzi jakaś taka druga solidarność. To znaczy tak, bo idąc tutaj do obywateli News, do studia, zapomniałem wziąć ze sobą naszego oświadczenia, które wisi u nas na stronie na Facebooku Ogólnopolski Strajk Generalny, gdzie jest oświadczenie nasze, w którym wyraźnie mówimy, że odcinamy się od pana Rybaka, odcinamy się od pana Tanajto. Jest to oddolny ruch
osób, które po prostu nie mają nic wspólnego z tymi dwoma panami, czy reprezentowanymi przez nich pomysłami na swoje zaistnienie w przestrzeni medialnej, czy tam społecznej. Jesteśmy ludźmi, którzy są pracownikami przede wszystkim. Bo pamiętajmy jedno, pracodawca, który bankrutuje, to nie jest jedna osoba. To jest osoba, która ciągnie na dno ileś tam pracowników, ileś rodzin tych pracowników, swoją rodzinę. Ciągnie też na dno swoich kooperantów, czy osób, które z nim współpracowały w ten czy inny sposób. No tak, tylko to są naczynia połączone. Tutaj nie można powiedzieć, teraz akurat że... widać, ale teraz akurat widać, ile, że podobnie wiele jest wart strajk nauczycieli, czy problemy nauczycieli, tak? Oni ciągną za sobą. Mm-hmm. A no teraz dopiero odczuwamy, ile ze sobą potrafią, ile ze sobą potrafią pociągnąć. Ja myślę, Andrzej, że powinniśmy kończyć pomaleńku. Ja ci bardzo dziękuję za to, że zjawiłeś się z nami. Dziękuję również panom, z którymi się połączyliśmy. Dziękuję Państwu i zapraszam na nasze kolejne, późniejsze, daj Panie Boże, lepsze technicznie i jakościowo wydania. Do widzenia, dobranoc.